biegiem, na rowerze, a może z latawcem. To właściwie bez różnicy. Na Mokotowie warunki do uprawiania sportu znajdzie każdy, dla kogo liczy się aktywność fizyczna. Jednym z ulubionych miejsc jest Dolinka Służewiecka, która obejmuje prawie 23 hektary. Od prawie dekady ta część Mokotowa przyciąga wyjątkowym drewnianym siedliskiem. To Służewski Dom Kultury. Architekci nawiązali tutaj do lokalnej zabudowy sprzed dziesiątek lat. Efekt spektakularny, o czym świadczą liczne nagrody dla architektów, pracowni WWAA i 137 kilo. Już z daleka widać, że na Mokotowie ważne są kwestie ekologii. Jest tu nie tylko elektrownia wiatrowa, ale też ule i dzika łąka. We wspólnym ogrodzie znajdzie się miejsce dla każdego. Malcy oswajają się z tematem troski o rośliny, a dorośli sadzą, przycinają, zbierają i suszą zioła, podlewają pomidory i fasole. Na wielbicieli biernego wypoczynku czekają leżaki. Jak magnes działa zagroda dla kóz, które prędko stały się znakiem rozpoznawczym Służewskiego Domu Kultury. Siwą, koziołka i rozrabiachę dobrze znają nie tylko okoliczne dzieci. A nieopodal jeszcze jedna ciekawostka. To dzwon pokoju, który bije tylko dwa razy w roku. W trzeci wtorek września, czyli Międzynarodowy Dzień Pokoju, oraz 1 września, czyli w rocznicę wybuchu II wojny światowej. Wykonano go w Japonii z monet, które zebrano specjalnie w tym celu w różnych krajach świata. To podarunek dla Warszawy od Hiroshimy i Nagasaki, czyli miast, które, podobnie jak polska stolica, nieprawdopodobnie ucierpiały w czasie wojny. Po sąsiedzku przez wiele lat mieszkał słynny malarz Zdzisław Beksiński. Może to dlatego w okolicy swoje talenty ujawniają też miłośnicy sztuki, a zwłaszcza street artu. A na koniec nietypowa gra na orientację. Długość? Niecały kilometr. Za to jakie zalety? To nic innego jak ścieżka edukacyjna, która mówi o adaptacji miasta do zmian klimatu. Teraz, kiedy jesteśmy świadkami tak gwałtownych przemian na tym polu, powinien to przejść dosłownie każdy odpowiedzialny warszawiak.